W gimnazjach od 3 dni panuje nerwowa atmosfera. Mimo to większość uczniów z egzaminów wychodzi uśmiechnięta. Tak przynajmniej jest w najlepszym suwalskim gimnazjum nr 3. Według uczniów test z części matematyczno-przyrodniczej nie był trudny, szczególnie część z zadaniami zamkniętymi. Większych zaskoczeń nie było. Byliśmy akurat z matematyki bardzo dobrze przygotowani, więc nic aż zaskakującego nie było. Matematyka nie była trudna. Ale to działało na takiej zasadzie, że jak ktoś umiał, no to zrobił, jak ktoś nie umiał, no to nie zrobił, bo tam się nie dało nic wykombinować. Średnio można było wziąć coś na chłopski rozum, tylko trzeba było po prostu znać wzory i wykonać poprawne obliczenia. No, zdarzały się parę zadań takich, których można było popełnić błąd na zasadzie niedoczytania polecenia. Czy coś na takiej zasadzie, czyli po prostu gdzieś tam przez nieuwagę popełnić błąd, ale raczej zadania były proste, nawet te otwarte. Osobiście preferuję przedmioty humanistyczne, ale zgodzę się tutaj ze zdaniem poprzednika, że po prostu trzeba było po prostu mieć wzory i tym podobne, no. Bo ogólnie trzeba było po prostu wykuć niektóre rzeczy. Czy było coś, czego wolałby, żeby tam nie było? Tak, ostatnie zadanie było wyjątkowo podchwytliwe. Znaczy, nie zdążyłem go osobiście rozwiązać, no ale to po prostu zamyśliłem się nad innymi. Sprawdzian z części humanistycznej z kolei był zdecydowanie łatwiejszy niż ubiegłoroczny. Uczniowie pisali rozprawkę o marzeniach, odwołując się do przykładów z literatury. Większość poradziła sobie bez większych problemów, choć nie obyło się bez rozterek. Z polskiego właściwie miałam lekko problem z rozprawką, bo nie wiedziałam, jak to dobrze sformułować i oprzeć się na czym, tak jakby. Ale mam nadzieję, że poszło mi jak najlepiej i jednak nie jestem za bardzo zadowolona z tego tematu i z tego, jak to napisałam, ale myślę, że mam nadzieję, że będzie dobrze. Pisałam o tym, że marzenia tak jakby pomagają nam jednak w dążeniu do celów. Jeśli opieramy się na marzeniach, to jednak mamy wizję czegoś, do czego chcemy dążyć i że chcemy to spełnić, więc... I mam nadzieję, że mają moc sprawczą, naprawdę. Tak, kamienie na szaniec, stary człowiek i morze to tak podstawowe lektury, najważniejsze i mam nadzieję, że mi jak najlepiej pomogły. Ja oparłem swoją pracę o własne gdzieś tam doświadczenia i o własne przemyślenia, czyli prywatne. I wyszedłem z tezy, że nie mają mocy sprawczej, że gdzieś tam sami musimy dołożyć cegiełkę do tego, żeby to się spełniło. I oparłem to... Kurczę, już nie pamiętam nawet. Pamiętam, że właśnie jak tam było na teście Conan Doyle, to też właśnie wziąłem którąś część Sherlocka Holmesa, a drugiej książki już nie pamiętam. Napisałem właśnie w przeciwieństwie do kolegi, że jednak marzenia mają moc twórczą, bo tak naprawdę jeżeli mamy marzenie, to możemy też dołożyć rzecz, którą my zrobimy. Więc, a odwołując się do utworów, odniosłem się do Eragona Christophera Paolini. Zemsty Aleksandra Fredry i trzeciego utworu w tym momencie nie pamiętam. Część z języka nowożytnego podzielona jest na dwa poziomy trudności, podstawowy i rozszerzony. Uczniowie skupiali się głównie na tym pierwszym. Nie był aż taki trudny, na pewno był podchwytliwy dosyć i trzeba było bardzo uważnie czytać teksty i polecenia, jak i słuchać tekstów, ale aż takie trudne. Jak na podstawę mi się wydaje, że był trudny. Znaczy w porównaniu do próbnych testów i do tego, czego oczekiwałem, bo ogólnie jako test nie był trudny, ale był trochę trudniejszy niż się spodziewałem i zaskoczyło mnie trochę słuchowisko, bo tam ludzie mieli takie specyficzne akcenty. Podstawa była do tej pory prosta, teraz może muszę lecieć na rozszerzenie szybko. No. Gimnazjaliści z trójki do egzaminu podeszli bez stresu i wbrew pozorom wcale nie zazdroszczą młodszym rocznikom, że nie będą już go pisały. Zazdroszczę młodości dla tych roczników młodszych i że mają wolne w dzisiejszym dniu. Osobiście pierwszy raz mam takie doświadczenie, bo w 6 klasie nie pisałem egzaminu ze względu na tytuł laureata, ale ogólnie przydatne doświadczenie. Lepiej wiedzieć, jak będzie wyglądać matura i dalsze egzaminy nasze życiowe.